Witajcie. Nie mogłam się powstrzymać i jak zobaczyłam tą wiewiórkę, to po prostu zakochałam się w niej. I mimo, że jest to schemat papierowy, to kupiłam ją, bo bardzo chciałabym ją mieć na swojej ścianie. Zobaczcie, jaki to jest słodziak. Pokażę Wam teraz ten zestaw, z czego się składa, jakie ma kolory, co zawiera. No i to taki troszeczkę niespodziewany plan na następne robótki. Oczywiście najpierw uporam się z tymi bieżącymi moimi zadaniami, które mam, czyli tym moim śpiącym kotkiem, kotkiem, którego planuję wyhaftować z programu Saga. Ale ta wiewióreczka, ona jest dosyć malutka. To jest tylko, zobaczcie, 11 na 12 cm, taki mały obrazek. Więc myślę, że w wolnej chwili gdzieś tam zmieszczę tą pracę i też ją wyhaftuję. Ale teraz pokażę Wam, co taki zestaw zawiera. To jest zestaw z firmy Alisa. Nie znam tej firmy. Schemat jest kolorowy i już otwieram, zobaczymy, co zawiera. Mamy tu tak. Oczywiście zdjęcie. Kolorowy schemat. Kolorów jest z krzyżyków jest 15 i dwa półkrzyżyki do wyhaftowania w dwóch kolorach. Również troszkę backstitchu. No, schemat nie jest duży, zobaczcie, o, tu nie jest zaznaczone, ale to jest tak 10, 20, 30, 40, 50, 60 na 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, no 6 krateczek. Także jest nie za duży. Tutaj mamy krótką instrukcję, jak się haftuje po rosyjsku i po angielsku. Też Wam zaprezentuję. Może najpierw tak, tu jest po rosyjsku. Tutaj jak haftować krzyżyki. No myślę, że taka dosyć wyraźna ta instrukcja, mimo że po rosyjsku. Po angielsku jest również, jeżeli ktoś zna język, może sobie tutaj poczytać. No i kolorki. Aha, kanwa jest, jak widzę, 14. Zobaczcie, jakie to jest maleństwo, to takie tamborkowe wykonanie chyba będzie. Są dwie igiełki, o to jest super. Zobaczcie, dwie igiełki są tutaj załączone. Jedna igiełka jest do backstitchu, to jest taka dosyć ostra, ze złotą główką. Druga igiełka jest po prostu już do haftu krzyżykowego, już Wam pokazuję. Oj, jak mocno. Tak, o, także moja kolekcja igieł została wzbogacona o dwie dodatkowe. Kanwa jest 14, biała. No i kolorki. Kolory są bardzo ładne. Same odcienie takich rudych i brązu. Tutaj jeszcze takie jasne. Fajnie się prezentują. Jeśli lubicie takie małe prace, to będziecie mogli śledzić wykonanie w moim wydaniu. Jedynie co, to wiecie, co się zastanawiam, bo ten materiał to jest 14. Ale tak się zastanawiam, mam resztkę 16 i czy nie wymienić tego materiału jednak na 16. Pomyślę nad tym, możecie mi w komentarzach powiedzieć, co myślicie o takiej zamianie. Jak to może korzystnie lub niekorzystnie wpłynąć na ten obrazek. Jestem ciekawa Waszych komentarzy. Także dajcie znać, co myślicie o tym, czy zamienić kanwę na 16, czy zostać przy tej 14. Może przy kamerze tak tego nie widać, ale jednak jest różnica w tej gęstości kanwy. Także jestem ciekawa Waszego zdania na ten temat. No to tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw. Za jakiś czas będę nad tym schematem pracować, więc zapraszam Was do śledzenia tej playlisty. Dajcie tylko znać,
w komentarzach, czy chcecie, żebym haftowała na 16, czy pozostać przy oryginalnej 14. Także miłego oglądania i do zobaczenia wkrótce.